i wie, czego chce. Generalnie jestem singielką już. Czemu to jest tak cicho? Partiatik! Można powiedzieć jakieś... Czemu to jest tak głośno? Problem z facetami jest taki, że są egoistami i nie potrzebuję chyba osoby, jakby, która widzi tylko siebie, więc wolę rozwijać siebie, jakby znaję taką zasadę, wolę być sama niż w złym towarzystwie. Złym? To znaczy? Mogę na pewno przyznać, że zachowywali się tak, że ja na pewno im nie ufałam i wydaje mi się, że nie spotykali babka się tylko i wyłącznie ze mną w tym samym czasie. Na załamaną nie wyglądasz. Widać, że zwisa ci to i powiewa. I dajesz czadu. Ja jestem taką osobą, która nie potrafi usiedzieć na miejscu. Jakby muszę coś robić. Podróżuję, uczę się języków obcych. Ile znasz? Tańczę. Generalnie jestem troszeczkę duszą artystyczną, ale taka, która gdzieś stąpa racjonalnie na ziemi. I wieczorami w samotności wkuwasz słówka? Nie nudzi cię to? Nauka języków obcych dla mnie to jest prawdziwa przyjemność. Fajnie przełamywać takie bariery. Jakby jest to ogromny plus w pracy, tak? Przed przyszłym chłopem ukrywa dwa bąbelki. Ambitna i pracowita. Kandydat na partnera może mieć problem i za tobą nie nadąży. Facet generalnie musi wiedzieć, co to jest, Kapi? Skoro ja wiem, czego chcę od życia, to on też musi wiedzieć, czego chcę od życia. I jeżeli jest niezdecydowany w życiu, to będzie nic. Zastapuj, bo idę się odlać. I co? I teraz musztrę mam odpieprzyć, bo ty idziesz, wielmożny panie, się wyszczać? Się zastanów nad sobą. No nie wytrzymam. Idź. I ty jeszcze na czacie piszesz. Ja zastopowałem, gadam swój monolog, a ty jeszcze piszesz, zamiast szczać. Pieprzyć. Dziaduch, kiedy abusowanie tasera na babce? Ani razu nie zabiuzowałem nic w drugiej części i w trzeciej też nic nie zabiuzuję, nic. Nie ma za to bana. To nie jest chwilę, 3,5 minuty, to połowa tego filmu, co oglądamy. Mniej więcej. Dobra, puszczam. Mam nadzieję, że się miło zeszczał. W kibel oczywiście. Siema Mario. Idę się umyć, a ty poczekaj, za 20 minut będę. Dobra, czekam 20 minut, chcę pogwizdzia. Niezdecydowany w związku. Wiesz, czego chcesz i nie dasz sobie wejść na głowę. Zawsze byłam ambitna i te ambicje... Witam, diabel, z powrotem. Dzięki nim wydaje mi się, że cały czas idę do przodu. Do gry pewnie podejdziesz. Nie wiem, mama, na kiedy to. I nie dasz się wkręcić. Powiedzmy tak, przyjmuję na pewno jakąś strategię, mam swoje sposoby, wiadomo. Mogę ich sprawdzać. Dobrze, oczywiście ważne jest to, jak wygląda mieszkanie. I na pewno będę tutaj dociekać siema, Mario, siema. W tym mieszkaniu. Co ona ogląda? Takich elementów, na które może inne osoby nie zwróciły uwagi. Będzie się działo, ale adrenalina i ryzyko to jest to, co cię kręci. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I ja tak cały czas staram się, żeby ten szampan w moim życiu się pojawił co jakiś czas. To ryzykuj. Idź na całość. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. No cześć, kochana. Zapraszam. Cześć. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Sylwia postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Naprawdę, nie tego się spodziewałam po tym programie, po tej randce. Jak lektor Wojtek Gola. Taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Nie, na szczęście nic nie pokazali. No, wydaje mi się, że to nawet więcej niż spoko. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Sylwia odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. To zaczynamy! Czas na prezentację graczy. Daniel to lew salonowy. Lubi swoje odbicie w lustrze. Czyżby narcyz? Mam na imię Daniel, mam 43 lata, jestem z Warszawy, jestem menadżerem sprzedaży, oczywiście jestem singlem, a bardzo często korzystam z usług barbera, co chyba widać. Filip właśnie jest artystą i ma swoją muzę. Czy łączy ich coś więcej? Śmiechnie się, proszę.
Cześć, jestem Filip, mam 20 lat, jestem... Prędzej wygląda, jakby chłop kosą golił. Dobra, cicho teraz, bo się mnie obrażam. Robi głupie miny i to nie tylko do złej gry. Siemanko, jestem Krzysiek, mam 18 lat, nagram filmiki na różnych portalach społecznościowych i jestem studentem prawa. O, to moja dziewczyna Sara. Cześć! I chętnie bawią się w pościelowe zapasy. Daniel może tylko sobie pomarzyć i powspominać dobre czasy. Od co najmniej 2 lat jestem singlem. Jak to możliwe? No rzeczywiście, widząc mnie, pewnie to jest mało wiarygodne. Muszę się przyznać, że po prostu... Czemu ciągle oglądać filmiki dla dzieci? To jest filmik dla dzieci. Lubię swobodę, lubię... 43 lata chłop ma. Jest w moim wieku, trochę młodszy o 40 lat. I ty gadasz, to jest dla dzieci? Luźny tryb życia. Jestem imprezowiczem. Robię co chcę, z kim chcę, kiedy chcę, jak chcę. I możesz sobie bezkarnie przeglądać gazetki tylko dla dorosłych. Nie da się ukryć, no jestem jakby samcem alfa, więc no uwielbiam kobiety i lubię o nie walczyć. Im bardziej o jakąś kobietę walczę, nic nie było pokazane. Bardziej mnie to kręci, bardziej mi to podnieca, więc nie lubię łatwych kobiet, lubię wyzwania. Myśliwy? To dlaczego cię wczoraj w burdelu widziałem? Żartuję. Czy rybka połknie haczyk? Twoim wdziękiem, urokiem osobistym i tak dalej będę po prostu ją uwodził i będę miły, szarmancki, pewny siebie, elokwentny. Co ja tam robię? Pracuję tam. Dasz popis? No i co najważniejsze, czekaj. Nie będziesz z tym sam. Wyzwanie. Ile dajesz mi czasu, żebym ją pocałował w ustę? No, po kolacji 30 minut od początku z kolacją. 30 minut od początku? Mhm. Niech będzie. Dobra. O co się zakładają? Stoi. Pora się ruszyć z kanapy i przejrzeć szafy. Tu trzymasz wszystko? Giga hola? Ty fajne, zarobiste. Dzięki, tak. Dzięki. Petrofa, pokażę ci. Zobacz. Dodaj mi. Piękna emota. Trzeba to, wiesz, nie przegap czegoś. Dokładnie, trzeba to ukryć, bo wiesz. No. Masz tego trochę. No mam, stary. Ale zobacz, jaki rozmiar, stary. No co? Kurde. I się nakręca, żebyś tylko za bardzo nie osaczył singielki. Tu też łupy trzymasz? Tak, stary. Kolekcjonuje? Nie, ono po prostu jest... transem. To nic złego, każdy jest równy. Jak to zobaczy, to będzie pozawiatane. Puściłeś tu jakąś? Do tego królestwa? Zawsze jakaś była. Mogę się spodziewać niespodziewanego, ale to jeszcze więcej, że tak powiem, więcej emocji, prawda? Pamiętaj, że będę miał cię na oku. No, w każdym razie. Ten jego kolega stary... jak nauczyciel wygląda, ale przy nim to taki gigaczat przy tym Wieśku, czy jak on się nazywa. Nie mi wstydu. No ja. Taki ten kolega to wygląda taki spoko nauczyciel, że lubisz go, jak chodzisz do szkoły. No fajnie, jakby był romantyczny. Jakby się wykazał czymś takim. Uderza tu cię uczył? Oryginalnym. Takim niekonwencjonalnym. Już się nie martw. Wchodzi chłopcy sierpa na łeb na start. Się nie to takie dość nietypowe. Daniel, do dzieła. Pokaż, co potrafisz. No cześć, kochana. Zapraszam. Cześć. Też o tym pomyślałeś? Cześć, bo widzieć? Prawdziwy Sigma by o tym pomyślał. Tak, oczywiście. Cześć. Daniel, bardzo Sylwia, miło. Bardzo miło również. Ty, a trzy takie... Jakby pocałunki w policzek, to nie kojarzyć się z czasami po pierwszej wojnie światowej? Czemu ludzie tak robią? Przecież to jest jakaś stara szlachta. Zaraz harty wypuści i idzie na polowanie z 50 osobami, bo trzeba dziczyznę złapać na kolację. Co to za gówno jest? Chodź, pomogę ci. Fajna. W jego typie. Zapraszam cię tutaj. Z wujkiem, tak? Tego się nie spodziewałam. Czego? Gniazdko wydaje się być przytulne. Bo on myśli, że jest samcem alfa, a i oni tak robią. Okej. Znaczy myśli, że oni tak robią. Reluch moreluch, pokaż jak to wygląda. A nie wiem, czy to widać. Kurde. Nadal takie, że no nie widać. Widać? No ale to trzeba zmrużyć oczy. C
Trzeba to jakoś inaczej. Nie, nie, twoje nie lepsze. To jest fajne, tylko małe. Dobra, na razie zostawiam. Bo ogólnie fajne. No, ładnie tutaj masz. No, staram się. Nie wiesz, co cię czeka, dziewczynko. No, a powiedz mi, od kiedy jesteś singlem, jeśli mogę się zapytać? Od 2 lat. Kac. Od 2 lat? O kurczę, to długo. To zaburzyło trochę kac. A ostatni związek długo trwał? To jakiś czas. A teraz w końcu, wiesz, nikogo nie udaję, jestem sobą. Robię, co chcę, z kim chcę i jak chcę. Okej, Dzięki, Igor. Za 22 lata. Ten typ trochę dziwnie brzmi, nie? To jakiś czas. A teraz w końcu, wiesz... Właśnie on brzmi, jakby udawał, gada, że nie udaje. Nikogo nie udaję, jestem sobą. Robię, co chcę, z kim chcę i jak chcę. Okej. Czyli... Czyli z tobą. Czyli teraz. Z tobą, tak, tak to dokładnie. To też prawda. Te śliczne oczka, Danielka. Nie daj się zwieść, dziewczyno. Powiedz mi w takim razie, czym się zajmujesz, bo powiem ci, że... A jakby... Niczym. Że wiesz co? Właśnie już mam w głowie, że artysta. Artysta, świetnie. Ale ja zgadłam, czy po prostu... Zgadłaś. Idziesz, kurczę. Ja to artysta, ja czyli nic. Boże, już się boję. Podoba jej się to. Kochana. Na chwilkę muszę... No kim on jest, powiedział? Czy jestem w dupę głuchy? Skoczyć do drugiego pokoju. Dobra. Jak gejem. Okay, no to mam czeka. Nadzieję, że wiesz... Czemu gajga? Będziesz tutaj bezpieczny. Liczę minuty. Dobra. No śpiesz się, Danielku, bo magiczne pół godziny na pocałunek powstanie długo minie. Co tak szybko uciekasz? A gdzie obiecany całus? Generalnie wydaje mi się, że... Ja się stresuję i czuć to bardzo, boi się zbliżyć. No jak? Podoba ci się? Zajebiście, było bardzo ci to obiecałem. Oni mają tyle samo lat? Taka fajna, spokojna, fajnie jest. Się z nią rozmawia. No. Zauważyłem, coś tam zaiskrzyło. Wy tu gadu gadu, a singielka złapała trop. Nie, młody starzec, nie dodaje tego. Powiedz, że zakład przegrałeś i musiałeś się przebierać w damskie ciuchy. Nie, no to jest słabe, no stary. No, ale może to prezent? Okej. Kiepsko to wygląda. Im dalej w las, tym więcej drzew. Tak wszystko dobrze szło i widzisz? No. Przez te cholerne ciuchy się wszystko zje... No i dobra, no. Niech się teraz powkurza. Oni razem mają mniej lat niż ja? Dobra mina do złej wspólnie? Gry. Szok. A najlepsze jest to, że widzę, że się w ogóle nie krępuje. To nie jedyna rzecz, która nie wydaje mi się, że jest jego. No cóż, zapytamy się, co na to odpowie. I wali jej komplementy. Że jesteś zakochany, że się podoba, muszę, że jest zagasić pożar w twoim typie. Poradzisz, rozwinąć. Powodzenia. Kto jak nie ja. Przemek, wymyśl coś na poczekaniu. No bywa to. No coś długo ci nie było. Trochę co to było. W ogóle jest? Sorry. Ciuchy. Na twoje? Masz żonę, no, żartujesz? Kochankę? Nie. No, żartujesz, żenujące, no to wytłumacz mi. No ja nie żartuję, ale no... Koleżanka z garderoby, z kostiumów, czasem u mnie zostawia te rzeczy. Słuchaj. Majtki? To już generalnie gruba sprawa. No nie. A może to był prezent dla mnie? Jeszcze nie wiem, jaki masz rozmiar. Oj, wiedziałem, że z tego to będzie awantura. Dlatego wykaż się kunsztem. Co i tu się w dupa? Szybko temat. Słuchaj, są rzeczywiście dwa takie jeszcze zawody, które chętnie bym uprawiał. Typu masaż, ale może... Są specjaliści od masażu biustu, są zajebiści w tym. Drugi to jest taki jak brow fitting, no, czyli po prostu dobieranie staników do rozmiaru. To tak łapiesz te wszystkie kobiety. Piersi i tak dalej. No wiesz, no właśnie ja nie ja jestem... chyba dałam radę, dobrałam w sumie. Ja on, już wiem, co on mi przypomina. On wygląda 20 lat temu, dobra, 15 lat temu było takie słowo hipster. To starzy ludzie jeszcze pamiętają. I on idealnie wygląda jak hipster, jak 15 lat temu to słowo. To jest to słowo IRL. Rozmiaru... To tak łapiesz te wszystkie biustu, kobiety. Piersi i tak dalej. No wiesz, no... Właśnie ja... Nie ja jestem... chyba dałam radę, dobrałam w sumie. Mogę zobaczyć? Hipster ma okulary, no zdjął. Chce mu zabrał. Grają ostro. Nie ma to tamto. Spoko, no. No wydaje mi się, że to nawet więcej niż spoko. Wiesz, no... No, ona też chyba już ma na niego ochotę. Chodź, zapraszam.
Dobra. Skakuj. Impreza się rozkręca. Czas na kolejny krok. Ale czujesz, że zaraz przegram zakład. No to nie wiem, Daniel, może spróbuj coś. Może wmocnij mi tutaj kark. Generalnie często mnie boli. Także jeżeli chociaż się trochę na tym znasz, to powinieneś mi ulżyć. Ciebie cokolwiek w ogóle boli? Kochanie, jak masaż? No w porządku, ale generalnie chyba dużo nie ćwiczyłeś. I wygrał. Szacun. Proszę, przejdź do konkretów. Dobra, chciał wygrać zakład. Wujek z 12-latką na weselu. Oczywiście w filmie, bo nigdy tak IRL by nie było. Trzeba było się nie zakładać. Wiesz co, Daniel, muszę iść do łazienki. Puścisz mnie na 2 minutki? No to wiesz, to na drogę. Chodź. No proszę. Szybko to To wygląda jak Nermarion. On? Młody pelikan. Rybka połknęła haczyk. A, nie spodziewałam się, że to na mnie rzuci. Chyba mu weszło na ambicję. Trochę jak zwierzak, ale... Ale... Przepraszam, to w dupę jest. Jedno jest pewne. Wygrał zakład. Stary, gratulacje. Mówiłem? Otóż sam masz na nie, młody starzec. Ile? Tam się założyli. Sobie. Stówkę za każdy pocałunek. Nie, tak, stówkę. Chyba 100 browarów. Nie, to jest jakieś jeszcze więcej. A dobrze całuję? Zajebiście. Siema, słodzi, witam. Ale było z języczkiem. Wydaje mi się, że to się trochę ściemnia z tymi ubraniami. I nie chcę mi się wierzyć, że to jest jakaś elektroorka. Zobacz, co ona robi w łazience. Ja pierdzielę. Znowu ma wątpliwości. Znalazła zmysłowy żel. Lepiej wracaj i gaś ten pożar. Jestem od Witom, działa. Pytań. Witom. Dasz radę? Kto jak nie ty? Jak tam? Daję, no mam parę pytań. No znowu? No znowu mam do ciebie pytania, bo jakby ja ciebie nie rozumiem. W ogóle mówisz mi, że nie masz kobiety, że nie masz nikogo. Tłumacząc, że ubrania są twojej pani od kostiumów, no ale co to w ogóle jest? No nie wiem, wygląda mi to na jak damskie, słodkie uniesienie. To nie jest damskie. Damskie. Co, facet nie może się umyć damskim płynem? Mogę to jakoś... Nie, bo skóra zejdzie. ...tłumaczyć? Nie wiem, czy to... No nie wiem, spróbuj, czekam. Aha. Tak, to właśnie. Daniel, czyli ty wszystko tłumaczysz pocałunkami, a... A ja lubię, jak ty się złościsz. Stówkę za dzięki jeden. Paweł Pogu. Proszę, już się powiem. Za 5 lat. Sylwia ma dość tych gierek. Singlu, pociesz ją. Sałatka? A poprawę nastroju? Poprawa nastroju brzmi dobrze. No. Raz grzał się tymi pocałunkami i dupa. Zaraz wybuchnie. Ja pewnie bolą, co Daniel? To jest Daniel. Tyle nie mogę. Ja... Boże, koleżka jest mocny. Próbuje ją udobruchać i je jej z ręki. Jajasinę. Skarmienie. Nieźle. Ty co? Mówisz, że wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? A jak myślisz? Nie wiem, ty mi powiedz. No pewnie. Piorun strzelił. Motyle w brzuchu są. Czasem bywasz przekonujący. Love story, prawdziwe. Co jest w dupa? Ci gdzie jest Sialat? Chyba aktorów zabrakło, bo jakiegoś gościa z noclegowni przywieźli zawód. Ale co ty pija? Może no. Dzięki za 11 lat. Ja próbuję pierwszy. Tak, ty nie mogę. Jak przeżyjesz, to później ja. No proszę. To ja już mykam. Pa. Zakończmy to. Tak dobrze było. Zostawmy coś na inne spotkanie. Odprowadzisz mnie? Jasne. Może się wreszcie Danielek zakocha. No tak, defer, prawda. Pa, miłego. Pa. Buziaki. Wszystko jest możliwe. Jak to można oglądać? Patrz, tak. Ciężko się rozstać. Profesor seksu Daniel. Szapoba, czapki z oglądasz? Zna się na rzeczy, to fakt. Sylwia jest urocza, zabawna, pełna poczucia humoru, no i piękna przede wszystkim, no. No generalnie Daniel mi pozostawi duże wątpliwości. Na początku byłam praktycznie, że przekonana, że jest z kimś. Myślę, że uwierzyła, że jestem singlem, bo czy to o czym mogą kłamać? Jestem singlem. Szczerze, mętlik. Muszę dużo przemyśleć, ale... Obstawiałabym, że chyba singiel,
Parę razy się wymknęła dziewczyna, ale gratuluję. Wygranej w zakładzie. No widzisz, no. Mówiłem. A, cieszę się. Jestem. Dzięki wodzu za dwa lata. I cieszę się, że mam takiego przyjaciela jak ty, że mnie wspierałeś. Już browar i meczyk masz zapewne. Ej, mi długodystansowy, tak wiesz? Tak średnio. Filip jest flirciarzem i fotografem, który chyba jest pod pantoflem Zuzy. Królowa może być tylko jedna. Raczej no właśnie to bardziej dominuje Zuza, starsza jest bardziej odpowiedzialna. Już wyniki swoje podają. Głosem rozsądku naszym, więc tutaj ona raczej przyjmuje to panowanie. Można by tak właśnie uznać, że rządza, ale... Ten ma 13 lat, ten typ? Ty, możliwe, czekaj. Królowa może być tylko jedna. Raczej właśnie tutaj bardziej dominuje Zuza, no Zuza jest starsza, jest bardziej odpowiedzialna, ona jest właśnie takim głosem rozsądku naszym, więc tutaj ona raczej przyjmuje to panowanie. Można by tak właśnie uznać, że rządza, ale ja też właśnie uznaję, że praktycznie zawsze podejmujemy decyzje wspólnie. Ja bym bardziej powiedział, że odgrywam taką rolę księcia, tego syna. Zuza często właśnie, tak jak mówiłem, jest właśnie tym głosem rozsądku, więc też taki troszkę... wspólnie, czyli to co ona chce? Więc czuję się trochę jak syn, ale mi się podoba taki dziwny. Z lekka kazirodczy układ. Z lekka, wiesz, no, mają tylko tą samą matkę, tego samego ojca, to samo nazwisko, wychowali się w tym samym domu, ale to jest jego z lekka, pamiętaj. I co, że starsza, w zgodzie z trendami. No weź się pokaż bardziej. Filip ma niezłą gadkę i bajer. To może zaraz się przydać. Jak przekroczę jakieś granice, to się odwdzięczę. Chociaż właśnie mamy takie dość luźne relacje. Raczej nie powiedziałbym, że takie stricte związkowe, tylko bardziej przyjacielskie. Czyli wolny związek i wszystkie chwyty dozwolone. No ja raczej nie chcę tutaj robić sobie takie antyreklamy w telewizji, no ale manipulantem raczej jestem, więc myślę, że sobie poradzę w tej kwestii. Tak, zdecydowanie właśnie Filip jest tutaj dobrym manipulatorem. Bardzo dobrze też rozumie rzeczywistość, prawa nią rządząca. I jest z tego dumny. To jeszcze sprawdźcie szafy. No, musimy, wiesz co, posprzątać wszystko. To jest moje! Więc to zostało. Ale weź, bo to jest podejrzane. Jak to wygląda? Normalnie, to jest męsko, to jest... Tak się ubierają. Myjesz się zapałką? Widzę, a myjesz dupę i ręce? Ogarniajcie kwadrat. Czas się kurczy. Sorry. Singielka nadchodzi. A jeszcze łazienka jest do uprzątnięcia. Pakujemy te rzeczy? Mhm. Ale co ta? No... Ja w sumie wszystkie. Jak to? Czekaj. Wiesz co, ja nie wiem po co ty tyle tych rzeczy kupowałaś. Na rozumiem, Kremin. Nawet połowy nie używasz. Gdzie będzie konkretnie? Raczej przechodzimy do rzeczy. Kikachola. Filip z Zuzą dwoją się i troją. Nawet o poczęstunku pomyśleli. Ty, oni na poczęstunek spody od ciasta dali? Gdzie się tak daje na poczęstunek? Coś dobrego do jedzenia. Uh-huh. Będziesz jej słodził. A, i teraz robią to dopiero. Myślę, że generalnie faceci lubią kobiety dominujące, więc no cóż. Dzisiaj szalejemy. W akademiku? Dzisiaj to by parówki dał. Jest mój. Filip i tyle. Postara się zadowolić singielkę, to pewne. Dobra, ja idę się umyć. Grany, zara. Się już schowaj najlepiej, by się przydało. Jak bym cię zdradził, no to się nie przejmuj, nie? To jest dla pieniędzy jednak mimo wszystko. Tak, ja tak, to personalnie. Tobie, więc do zobaczenia ja później. No, ta. Ufaj no, ta. I kontroluj. Lepiej mieć go na oku, bo ta druga może namieszać. Very pog? Nie, nie, pan leniwy. Znaczy tak, ale nie dziś. Cześć. Filip. Cześć, Sylwia. Miło. No, pozytywna, atrakcyjna dziewczyna. Ładnie tutaj ma. Ta już znerwiona. Ale akurat nie mój wystrój i ja nie mam takiego. Tamta już znerwiona. Tak obieco? Różowo? Nie, po ciotce. Myślę, że może się spodobać, no bo jednak Filip jest atrakcyjną osobą, więc jak najbardziej widzę tu potencjał. I ty tak cały czas w mieszkaniu tej ciotki? Nie, wiesz co, ja jestem ogólnie ze Szczecina, ja tutaj przyjechałam, bo niedługo będę zaczynać studia w Warszawie. No jest bardzo podejrzliwa. Powiedz mi, Filip, jakie studia zaczynasz? Psychologiczne, wiesz? I co, chcesz zostać terapeutą? Tak, konkretnie psychologiem. Seksuologiem, Boże, ja się tak pylę. Seksuologiem? Tak... No. Poproszę. To jest bardzo dociekliwa. Filip, muszę. Mm-hmm. Czyżbyś ty już kogoś miał? No jeszcze nie, no jestem poszukujący. Ja nie mam czasu, ja pracuję, ja zaraz zaczynam studia, mam maturę zaraz. To ile ty masz lat? 20 zaraz. Maturę zaraz? Maturę? Studia? No, technikum.
Jestem z wykształcenia fotografem. Ta dziewczyna zdecydowanie chce sprawdzić, czy jakby Filip jest... Boli ją, Tom? Nie. No. No i tutaj widzę, że między nami 5 lat różnicy, aż zastanawiam się, skąd to twoje doświadczenie. Śliwki na ciasto całe? Jestem brotu, słuchaj, jak miałem... Bardzo brotny do koło. Tak, jak miałem kiedyś 18 lat, to ja w ogóle miałem 30-latkę przez chwilę. To, takie ma podchwalenie się. Co miał? To twoje doświadczenie. Chyba jesteś obrotny chłopak jednak. Jestem obrotny, słuchaj, jak miałem... Bardzo obrotny do koło. Tak, jak miałem kiedyś 18 lat, to ja w ogóle miałem 30-latkę przez chwilę. To takie ma podchwalenie się. Czyli lubisz starsze? Tak. To nie była sugar mami, ale taki przelotny romans bardzo. Z Filipem nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest fantazją. Filip, rozluźnij się. Szuka mamusiek? Doświadczenie, ale wydaje mi się, jakbyś był na pierwszej lance. Widać właśnie, że jest bardzo nastawiony na testowanie Filipa. Próbuję go przejrzeć. Na tym polega gra. Może zakręćmy butelką. To trochę mi wygląda jak gra w zadanie czy wyzwanie. Mhm. Czy uwierzy, czy nie, to loteria. Czuję potencjał na wygraną. Pytanie, dobra. Jaki jest twój największy sekret? Może ja pójdę na start? Swoją jedną byłą skrywałem i zjadłem. Co? Tak powiem. Jak to? Powiedz mi. Co? To może ja pójdę na start? Swoją jedną byłą oskurowałem i zjadłem. Co? No. Jak to? Powiedz mi coś więcej. Nie no, żartowałem. Chciałem, żebyś się trochę rozluźniła. Ładnie wprowadził właśnie zabieg poczuciem humoru. Naprawdę efektywnie. Wiesz co, no ja generalnie to bardzo sobie... No bardzo ładnie, bardzo. ...tańczyć. Generalnie poprowadzić w tańcu, więc nie wyobrażam sobie, jeżeli no, nie umie tańczyć. Ja dobrze tańczę, jeżeli mnie partnerka dobrze prowadzi w tańcu. Taniec to nie moja bajka. Najnormalniejszy człowiek w Bydgoszczy, Mary Pog. To prawda? W takim razie kobiety? Tak. Filip, to co? To może ja cię poprowadzę. Rozumiem, dobra. Myślę, że zaraz sushi. Się coś ciekawego. Filip jest grzeczny i potulny. Chodzi jak w zegarku i chyba to mu się podoba coraz bardziej. No, właśnie Filip już widać, że się zaczyna rozkręcać, czuje flow. Zapraszam, które wolisz? To wybiorę. Tak mało starasz się, Filip, powiem ci. Jestem przyzwyczajony do tego, że to jednak kobieta się o mnie stara. Czyli trochę tak cię te kobiety rozpuszczały w życiu. Zawsze to one przejmują tą inicjatywę, zawsze to one są kiedy dominujące. Etap żądlenia? Jak ty chcesz sobie w życiu poradzić? To w linku będzie, dam zaraz link. Jednak ja lubię być wyręczany. Dzisiaj tylko wstępy. Jak ty chcesz być seksuologiem? No normalnie. Jeżeli przekroczy granicę, no to ufam jego percepcji, że to było adekwatne w tej sytuacji. No i po prostu później po programie sobie to obgadamy. Profesjonalne podejście. A już myśli nad karą. Na chłodno. Wiesz co, Filip, to może pokaż mi, gdzie jest łazienka, bo muszę przypudrować nosek. Zapraszam. Krótka przerwa na przeszpiegi. Idzie ćpać? Serio? Przy kamerach? No i co tam? Jak? Podoba ci się? Wiesz co, no brzydka nie jest, ale to zupełnie nie jest mój vibe. Ten Filip był taki trochę nieśmiały, mówi, że ma doświadczenie, a dla mnie to dziecko to... Przepraszam. No dziecko, no. Wydaje mi się, że jest prawiczkiem. Czyli jednak nie czujesz takiego flow do końca? Nie, do końca nie. Wiesz co, myślę, że gdybyśmy się bliżej poznali, to naprawdę moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Ten program to ściek. Ludzie za 3K praktycznie zdradzają swoje kobiety, robią sobie wstyd na wizji, żałosne. Tak, to prawda. Żeby naprawdę myśleć o niej poważnie, nigdy w życiu. Ale wiesz, jak się zgodzili, poszli się zbłazić, to my chociaż możemy ich jeszcze wyśmieć na dokładkę. Mam żadnej energii, jakby nie wiem, pierwszy raz dotykał kobietę, nie wiem, no nie szukam syna, ani też, nie wiem. Co myślisz, że ja będę jego szukał? O kurde, nie wiedziałem, że jako kierowca Ubera dorabiasz sobie streamując, no. A mi czy co w ogóle? Ostatnio streamowałem z sypialni twoich rodziców, ale słabo, serio słabo. Ty masz? Trzech chłopów, twoja matka, serio. Nie po Bożemu, naprawdę, ale wyświetlenia były. Co, no ona właśnie ma już zbudowany twój wizerunek i jednak jesteś odbierana jako osoba dosyć nieśmiała. Witam, I can breathe, witam moda. Czyli pokaż siłę i moc, witam. Utrzyj jej nosa. Może właśnie tak wprost jej powiedz, nie? Że jednak nie czujesz takiego flow osobowościowego. To witam, może się pan. Udać, gdyby nie te przyklejane wąsy. Wąsy? Lepiej wracaj i pokaż się z innej strony. Wróciłem, sorry, że tak długo, ale mam bałagan i trudno było się przycisnąć.
No my właśnie z Filipem tak ustaliliśmy, że jeżeli jednak pokłócimy się przez ten program i właśnie się rozstaniemy, to ja po prostu wracam za tydzień jako singielka. Może się zabawimy? Zobacz, co znalazłam. Co? Wąsy. Powiesz mi coś na ten temat? No wąsy, jak wąsy? Na co ty masz do wąsów? Może ci przykleję? Przyklej. Może z wąsami będziesz wyglądał doroślej? Dawaj. Może sobie przyklej wąsa. Z wąsem zdecydowanie doroślej. Dobra, pozwolisz, że jak się w Abstra. Może troszeczkę w starych filmikach. No i co? Gdyby mój stary nie był łysy, to by właśnie tak wyglądał. Co? Czy miałby wąsa? Co? 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 Nawet ten rudy mi nie przeszkadza. A w ogóle ty wiesz, jak się dzieci robią? Chcesz zostać seksuologiem? A wiesz, może mi coś opowiesz na ten temat, wiesz? A co chcesz konkretnie wiedzieć? No powiedz, jak to, no dostałeś już się na te studia? No nie, no co ty, no przecież jeszcze nie mam matur. Czy ty nawet nie masz matury? No tak jak mówiłem, to w ogóle nie słuchasz tego, co ja do ciebie mówię. Ja o tobie akurat nic praktycznie nie zapamiętałam, więc mamy remis. Wiesz, że był odcinek, gdzie typ na koniec przyszedł bez żony, bo się rozstali? Nie, też nie. Serio był taki? Zarobiste. Tak? To może jednak nie pasujemy do siebie. No, prawidłowo. Wiesz co, ja to już stwierdziłem już jakiś czas temu jednak. Że nie, nie dość, że stracił żonę, to jeszcze nawet nie wygrał 3 koła. Boże. Idziemy do siebie. Jeszcze trzeba się zachowywać dorośle. No to nauczę się. Może się spotkamy za parę lat. No może za parę lat. Jak już będziesz tą taką zgorzkniałą pizd... Ja nie będę zgorzkniała, ale boję się o zobaczymy. Ciebie. Co jest? Właśnie taką stwarzać grę pozorów. Może nie wiem, może te przewodniczki, może mamy tak... Nie wiem, tak lubię, jak się do nich tak mówi, ale sorry. Tak, ja się też, nie pozwolę ja tak lubię. Traktować. Ja też lubię. Myślisz, że mężczyzna to jest taki, który obraża kobietę? Ja, Filip, nie pasują ci te wąsy. Widzę, że nie wiesz, co z nimi zrobić. Lepiej to wyrzuć, bo i tak to nic nie zmieni. Naprawdę, jest bardzo na tarczy. Co jest, ty one... Co ty sobie myślisz, czemu ty mi zdejmujesz, te wąsy? Pojebam cię, kurwa. No ale co, że ci zdejmuję wąsy? A co ty myślisz, że z tymi wąsami to jesteś nagle, co, mężczyzna? Normalnie, zachowujesz się jak stąd. Ty co sobie możesz mówić swoje mamy? Weź w ogóle spadaj. Możesz kretynka. Się odzywać to. Ja kretynka? Jak pierdolę. Ty się jak. Co ty? Czy to już. Co tu się w duszę dzieje, ty? Saka. Naprawdę. Naprawdę nie tego się spodziewałam po tym programie, po tej randce. Miał być samcem alfa, ale. Dzięki Neville za 12 lat, witam. Ty, a co chodziło, bo nie rozumiem? Wczuł się w rolę ze skrajności w skrajność. Idiotka, kurwa, naprawdę. Zaskakujący finał spotkania. Ja się cieszę, że już single nie jestem. Ja po prostu nie wierzę. To jest najgorsza randka, na jakiej byłam. Co to w ogóle ma być? Jak można nie wypuścić w ogóle mnie, taką kobietę? Było wybuchowo. Pogoniłem. Wyzywała go, że jest dzieciakiem i się wkurzył? Aha, czyli jak kiedyś go serio IRL spotkasz, to mów do niego dzieciak. Jego słaby punkt. Łatwo go podpalić. Nienormalna była. No bardzo dobrze, słuchaj, jednak to była naprawdę bardzo specyficzna randka i no tak jest. Dzieciaczek. A w ogóle co to ma być? W ogóle wywalił mnie z mieszkania, obraził mnie? Nie wiem, jak można tak do kobiety? Bardzo dobrze właśnie, że ta randka się zakończyła w ten sposób. Jestem z ciebie dumna. Jednak to było bardzo w twoim stylu. Dziękuję. My się rozumiemy jednak. Tak. Zuza wydaje się być zadowolona z takiego obrotu sprawy. Nie Sylwia wiem. Musi przełknąć tę żabę. Co się wydarzyło, na dobra. Kolejną randkę. Krzysiek i jego dziewczyna są gwiazdami internetu. Kręci ich to. Ta? Pasują do siebie jak ulotki. Daj link do nich. Ufamy i nie jesteśmy się zazdrośni, że ktoś kogoś zdradza, co jeszcze tego. Dzięki Zymor, 9 lat. Znasz ich? Lasu Chita? No. Ulał. Sobie ufamy. On ma 14 lat? Że ktoś kogoś zdradza, czy coś takiego. No najważniejsze to jest zaufanie w związku. Tak, no jakby. Tak. Ja na przykład ufam jej, że no nikogo innego nie. No ja też to ja ufam, no. Są szaleni i lubią robić show. Każdy osobno jest taką gwiazdą internetu. No ja może trochę bardziej. To pokażcie, jak to robicie. Hejka, kochani, siła, właśnie siła. Nagrywamy gry małżeńskie wreszcie. No. Udało się. Będzie ciekawe. Będzie ciekawie. No, my jesteśmy w trakcie nagrywek i powiem wam, że będzie przemocne. To musicie koniecznie oglądać, nie? Tak. Jest power. Zawsze tak mieliście? Czy to przyszło z czasem? Jak zaczęłam już tak for fun nagrywać, to jakoś stało się, że zaczęłam po prostu oglądać to wszystko. Jakoś się tak otworzyłam bardziej do ludzi, bo ja zawsze byłam tak zamknięta w sobie. Siedziałam w domu, nie wychodziłam gdzieś ze znajomymi. I wyszło tak, że bardziej jestem otwarta. Witam, Black Blue, się witam. Spodziewa
W ogóle ja nigdy nie chciałam mieć chłopaka, ale jak poznałam Krzyśka, to po prostu zakochali się w sobie i nadajemy tych samych falach. I ty znasz ich? Razem. Widzą? To najważniejsze. Tak. I nakręcają się teraz wzajemnie. Czemu wszyscy tu są naćpani? Lasu Cheetah będzie rzucać tymi piłeczkami. Ty serio, skąd wiedzieliście, że Lasu Cheetah? Ty, co jest? Teraz wzajemnie. Siemanko, dzisiaj Lasu Cheetah będzie rzucać tymi piłeczkami we mnie. I tutaj można zdobyć różne punkty. Lecimy. A ja będę się kręcić dookoła. Dawaj, start. Różowa. Ło, trafiłaś. Niezły popis. A na singielkę jaki masz plan? Ja przekonam tą dziewczynę, która przyjdzie na randkę w taki sposób, że po prostu będę udawać takiego mamisynka, który w ogóle jest prawiczkiem i bardziej przekonać ją w ten sposób, że nigdy nie miał nie widziałem. Z jakimiś relacjami miłosnymi. Pomysł jest. Musicie jeszcze pochować damskie rzeczy, bo będzie przypał. Ej kurde, twoje rzeczy trzeba pochować, wiesz to szybko. To jest ta kurtka jeszcze na środku. Wiesz to szybko. Chowamy już? Lasu Cheetah. No. Myślisz, że ona się zażenuje tym, jak to zobaczy? Zażenuje się. No, to jest prezent dla niej. Ale ona nie ma, nie mogę jej znaleźć. Ja bym chciała, tak. Może TikTok. Się zażenować. Taki piórnik dostała pewnie w podstawówce. Tu zobacz, dres masz. Ty, jej nie ma. Aha, ej, dobra, dziękuję ci. No i od razu jeszcze torebkę wezmę. No, dobra. Ty, ale nie ma jej. Nie mogę jej znaleźć. Jeszcze to. Ruchy, ruchy, bo singielka was nakryje i będzie po zawodach. Może... Snapa mają? Najlepsza. Bana mi dała za co? Tu już chyba musiała dać teraz. Co to jest? Dobra, masz. Kryje i będzie po zawodach. Może dzisiaj nastąpi ta najlepsza randka. Sara, chodź no. Idę, idę. Zobacz jak wyglądam. Ładnie? Dobrze jak nerd. No ale no, włosy coś tam, nie wiem, popraw mi jakoś. Nie, no dobrze wyglądasz, szczerze mówiąc. Tak, ładnie wygląda. Jak nerd, ale tak ma być. No chowaj się. Wejdę się schować. Przydałby się ktoś, kto jest w końcu normalny, może ktoś, kto mnie nie wyrzuci z własnego mieszkania. Plastuś, co ty piszesz? Jestem prawiczkiem, jestem nerdem. Nikt mnie nie chce. Chyba nie... Dziś plan jest inny. Sara się chowa, to sygnał, że singielka może wejść. Rel? Cześć, zapraszam. Cześć. Ile on ma lat? Cześć, jak jestem? Cześć, Sylwia. Miło mogę ci przytulić? Oj. No, odwaliłaś jak szczół na otwarcie kanału. Mam tutaj taki prezent dla ciebie, piórnik. Ojejku, dziękuję. Prezent. Piórnik? No nie, nie wiem, co się robi na randkę, bo w ogóle pierwsza to jest moja randka w życiu, więc wiesz. Że się stresuję. Mogę rękę? Wasz. Mnie mi serce się stresuje. Krzysztof nie lubi blondynek, woli brunetki. Tak ci mówi? Krzysiu, bardzo ładnie tutaj ma. Chyba się nie może zdecydować, Krzysztof, patrząc po twoich włosach. Żartuję. Blondynek, woli brunetki. Krzysiu, bardzo ładnie tutaj masz, tak jasno? Sam to wszystko urządziłeś? Nie, to nie jest mój dom, to jest wynajęty, moja mama mi wynajmuje. On odgrywa teraz prawiczka, więc on jej tutaj makaron na uszy napija. I herbatkę jej robi. Git? Nie. Grzeczny ten Krzyś. Krzyś totalnie nie jest tak grzeczny jak tutaj. No ładna jesteś tak w ogóle, tak wiesz. No ale to powiedz mi, mówisz, że nigdy nie miałeś dziewczyny, ale co, nie chodziłeś na randki? To ja jestem taką pierwszą randką, przecież masz 18 lat, to niemożliwe. No jakoś ma 18. Nigdy do nikogo nie tyczyłem, a mama mi też nie pozwalała w ogóle mieć dziewczyny, nie? Bo mówiła, że pierw nauka, dopiero dziewczyny, nie? I przyjeżdża tutaj co sobotę, sprawdza, czy nikogo nie sprowadza, nie? Bo ma tutaj klucze do mieszkania, nie? No kurczę, to trochę jesteś trzymany pod kluczem, no. Powiedząc. Niby wierzy, niby nie wierzy. Ale on też na takiego wygląda, że może tak być. Krzysiu? No? Jem, zupa. Ale to jest chyba sól. Znasz? Znasz te stare memy, czy tylko ja znam takie stare memy? Dobrze. Furanzo chociaż to zna. To jest chyba sól z cukrem. Jezus Maria. W tej herbacie jest sól. Tego się nie da pić, ej. Fuj. Nie. Łe! Sól jej dał. Boże, sól? Przepraszam cię. Nie, masakra. Przepraszam, ej no. To jej dosolił, aż ją zemdliło. Jaką kolejną niespodziankę przyszła? Jak ona ty cukru chciała jak Korwin napieprzyć, a to sól.
Wykowałeś? Solnik. Może zagrałam w ten wyzwania w sumie. Wyzwania? Takie, okay. No. No, lubi takie zabawy. Kręci go to. Nałóż sobie masło orzechowe na nos i spróbuj je zlizać. To innego, bo chyba nie dam rady, nie masz masła orzechowego. Bite śmietanę mam, to może być. 9 łyżeczek daje Korwin. Jak mam to zlizać? A, Fisiu. To ja może to zlizę. Dobra, a ty mi potem co? Okej, okay. No to zrób to, ale ostrożnie. Z ciocią na imieninach. Okej. Okay. Można to uznać za zaliczone? O ja, teraz ja. No. On się zachowuje jak jakaś gejoza. Dosłownie. To wiesz co, ja może pójdę to do... To nic złego, każdy jest równy, pamiętajcie. No okej, okay, czekam na ciebie w takim razie. Dobra, zaraz wracam. Mi się wydaje, że no, podoba on się jej. No, na pewno. Ja pier... On się jej podoba? To było. Ej, ona mi się wydaje, że może nie wierzyć tobie, ale jednak ona coś do mnie wierzy. No stresuje się chyba rzeczywiście. Co to jest? Żaba z telefonem. Wydaje, że może nie wierzyć tobie. Baba na rowerze. Coś do mnie wierzy. No stresuje się chyba rzeczywiście chłopak jest na pierwszej randce. Zastanawiam się tylko, czy no nie wiem, czy tak udaje i z tą solą. Trochę takie to nieporadne, no ale jak mama wszystko za niego robi. Najmuję mieszkanie. Podoba ci się ona? Nie, no co ty? W ogóle ci się nie podoba? Nie, w ogóle nie w moim typie. Za stara jest. Nie, no co ty, tato. Za stara jest w ogóle. Weź się, tato. Zobacz, jak ona wygląda. Wygląda jak detektyw, który ma niezłego nosa. Kur... przecież to jest to dla niej. Będziesz musiał się spowiadać z tych fantów. Rozpatrz, ja muszę wypać i tak szybko wszystko zepsułaś. W ogóle. Konfetti? Metallic hearts. Dobra, i może od razu teraz spaghetti robić, przytulić ją i zapytać. Nie, o buziaka może nie. To po to spaghetti. Może spaghetti, no. Dobra, idę. Myszka. Wszystko obgadane. Można wracać do gry. Czemu ty to wszystko ruszałaś? Ale to wiesz, ja tylko zobaczyłam złożone, bo to jest słodkie. Jakaś pamiątka z wycieczki. To miał być prezent dla ciebie na potę. Poczekaj, no co ci się stało, Krzysiu? Daj spokój. No bo no widziałem, że mi wszystko szperałeś i co, nie ufasz mi, czy co? Wiesz, chciałam tylko wyjść w twoje mieszkanie. Fajnie, on daje, mi się podoba. Ja pijam. No zobacz, przecież one pasują do siebie jak pula. Dupa ja. A możesz się też tak przytulić? No jak masz się poczuć lepiej? Chodź. A teraz mają właśnie zrobić makaron razem. I mają pocałować? Będzie jak w zakochanym kundlu. Makaron będą razem wciągać. Myślisz, że tak będzie? Jak słodko. Właśnie. Wiem, że nie znasz bajki Zakochany kundel, bo ona ma 70 lat. Ale chociaż udawaj, że w dupę znam nowe rzeczy. Dla mnie to jest nadal nowe. Jakiego? Konfetti? Róże? Super. Znasz tyle dobrego. Strzałowa randka. Dzieje się. Mogę ci dać buziaka? No chyba zasłużyłeś, to daj tutaj. A ty nie... A teraz ja, dobra. To dawaj, pojeczek. O kurczę, rozkręcasz się. Zabolało trochę. Mogłabym mieć do łazienki, jakbyś tylko skręcał. Przyjdzie sam na werdykt, tak jak tam widz pisał, że małżeństwo było. Na werdykt chłop sam przyszedł. Pokazał gdzie? Nie bawimy się w taki sposób. Wy nie, a oni tak. Taka wgrętka. Ej. No ale atrakcji Krzysiu zapewnia całkiem dużo, no trzeba mu to przyznać. Ej, ale ogólnie dobrze, że ja cały czas pokazuję takiego, że jestem taki szajnie. Może nie wiem, niech coś przypakuje, bo taki chudy jest jakiś, nie wiem. Szczypiorek taki. Jakieś sterydy, ja bym mu cykl rozpisał. Serio, ja biorę już 10 lat sterydy widzowe. Chyba łykła, szczypiorek taki malutki gada. Ej, łykła to chyba. Łyka, chyba jakaś naiwna. Jakaś mało tak tych kosmetyków. Rozpisać ci? Ta, no. No jakie? Męskie? Ona jest naiwna, uwierzę w tą bajkę. Jezus. I w to mi graj. Hip hip hura. I ci walczy. Ale serio, ile on ma lat ten typ? O, myślałam, że już nie przyjdzie. Chyba serio może być 18 albo mniej, nie? Przyjdzie ta randka. Albo jest łatwowierna, albo udaje. I lubi sobie pojeść. Czy tym razem przesolił?
No, romantiko. Ja nie otworzę chyba tak buzi. No to oddał. Teraz ja. Susi. Sus dog. Aż jej wypada z buzi. Wypada jej z buzi. A tak ogólnie chciałem ci powiedzieć, no ja przez całą naszą randkę, no ja się wstydziłem cię też powiedzieć, że mi się bardzo podobasz. I nie wiem, chciałabyś pożądać buziaka, to byłoby takie moje najskrytsze marzenie w sumie, bo nigdy nie całowałem się z dziewczyną i tak. No musi kiedyś, musi być ten pierwszy raz, pierwsza randka, pierwszy pocałunek. Dobra, to ja bym cię pierwszy pocałować, czy ty mnie pocałować? Dawaj. Dobra, to zamknij oczy. A jest bardzo, co ile wejdzie. O, tamta to już ma, co? Krzysiu na wiele sobie pozwala. Ej. A, przepraszam. Nie umiem całować, tak przepraszam. No ale nie musisz gryźć. Krzysiu, nie gryź. Tak nie wypada. Wiesz co, no dziękuję ci za wszystko, ale ja już chyba pójdę. Co to było? Krzysiu, podpadł. To jaka zmadowana. Spodobało ci na pewno? No nie nudziłam się. A mogę cię ostatnio rozszczulić? Przeczulić możesz. Coraz dziwniejsze te wstępy. Klei się i odkleić się nie może. Sara, jak to znosisz? Dobrze, że randka się już kończy, mogłoby się na niego to źle skończyć. Aha, cześć! I już po. Krzysiu radośnie podskakuje. Duma go rozpiera. W roli jeszcze nie wyszedł. Singielka połknęła haczyk. Krzysiu, ty nie potrzebujesz dziewczyny, ty potrzebujesz mamy. Piórnik? Nie wiem, no. Takie rzeczy to ja w podstawówce dostawałam. Żadnej chemii pomiędzy nami nie było, od niej tym bardziej. Mam nadzieję, że się chociaż dobrze bawiła i no przynajmniej śmiesznie było. Dla kogo śmiesznie, dlatego śmiesznie. Ugryz mnie! Przepraszam, nie. Nie wiem, no chyba to jednak pierwszy raz się nie całował, chyba że no co, że z mamą, na co. No ogólnie dobrze grałeś, ale uważam, że dupa. Trochę za mocno było, trochę za mocno. Z tym, no. takim czymś i w ogóle, no, z tym płakaniem. Nie byłam zazdrosna o ciebie, wiesz, jakby powiem ci, że wiedziałam, że to jest gra aktorska i wiem, że tylko mnie kochasz i że do jeszcze nie pójdziesz, a jak pójdziesz, no to jesteś frajerem. Sara jakoś to zniosła, a? Choć momentami nie było łatwo. Ale czy dzięki tej strategii wygrają grę? To się zaraz okaże. Przyjdzie sam, czy nie? Kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Nie, przyszła Wszyscy ona. Wszyscy gracze stawili się w komplecie i nerwowo wypatrują singielki. Ciekawe, co ma do powiedzenia. Witam was serdecznie, panowie. Cześć. Filip, generalnie zachowałeś się jak ham. Nie wyobrażam sobie takiego faceta. Założył taką koszulkę, żeby jej wyjdać. W razie czego. Przeprosisz? Czujesz się bardzo przykro, muszę cię przeprosić, poniosły mnie emocje zdecydowanie. Filip lubi ryzykować po prostu, stawiać wszystko na jedną kartę. Daniel, natomiast na randce z tobą było... Ale kto, Srimpaczu? Starałam się. Nie spodziewałam się, że tak się potoczy nasze spotkanie. Daniel to raczej pewniak. Te chłopaki nie mają z nim szans. Krzysiu. To ja. Zapomniał, że siedzi obok dziewczyn tych chłopaków. Te chłopaczki pieprzone pryszcze. Krzysiu. Sigma. Krzysiula. Co ja mogę powiedzieć? Lubię być czasem przewodniczką. To fakt. Ale ty chyba jednak... Bujek z Ameryki nie, też? Jeszcze nie jesteś gotowy na dziewczynę. Ugryzłeś mnie w usta. No, nie wiem, myślę, że tak się robi na randkach. Przepraszam najmocniej. Mój chłopak Krzysiek kręcił tą dziewczynę. To, że on jest prawiczkiem, że jest mamisz synkiem. Myślę, że mogę dać wam ostatnią szansę, żeby, nie wiem, mnie przeprosić, przekonać. Ten na środku to gej? Który? Ten z brodą? Powód twojego myślenia, czemu to jest gej? Żeby, nie wiem, mnie przeprosić, przekonać. Toż, szczerze powiedziawszy, no my się nie dogadaliśmy, Sylwio. Więc nawet mi szczerze, bo tak, nie zależy za bardzo, żeby cię przekonywać. To trafiłeś akurat. Nie dogadamy się niestety. Czemu? Sylwia, przede wszystkim cieszę się, że cię widzę i cudownie wyglądasz w tym anturażu i w ogóle wspaniale, naprawdę. Jesteś uroczą, fantastyczną, wspaniałą osóbką i jestem singlem. Na pewno coś tam zaiskrzyło między nimi.
No to była moja pierwsza randka w życiu. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dosyć dużo się w sumie działo. Dosyć byłem taką niezdarą, ale nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze może będzie następna randka. Ja liczę na zwycięstwo, bo uważam, że Krzysiu zajebiście grał. No panowie. No i kogo da? Tak mnie wkręciliście. Zaczynam znowu powątpiewać w facetów. Uważam, że singlem jest... Wybierze chyba tego, 40-letniego. Zdaniem, czy dałaś się nabrać na tanie chwyty, czy przejrzałaś ich na wylot? Daniel, Daniel. A te baby nie... Filip. No cóż, pudło. Nie no. Co jest w dupę? Dałaś się wkręcić. Słucham? Brawo. Dzięki. Gratulacje. Czemu? Przegrałem, no. W życiu nie zawsze się wygrywa, ale grunt to tą przegraną przekuć w sukces, no. Więc myślę, że czeka nas gorąca randka. No kurde, tak zwalniesz całą robotę. W takim razie przegrałam, ale zwycięzcę tutaj mamy, któremu się należy wspaniała nagroda. Filip, dokonam tego zaszczytu. Gratuluję. Wygrał przyszły seksuolog Filip, bo był chamem i żadna z nim nie wytrzyma. Bo gratuluję był chamem. Okazuje się, że w niektórych czyli sytuacjach trzeba być bycie chamem naprawdę się opłaca. Żeby wygrywać? Ja, czyli jesteś moja, prawda? Jest tutaj jakby jak morał. No normalnie. Jesteś warta więcej niż to tutaj. Mam na myśli kasę. Jesteś cudowna, naprawdę. Pieniądze przepadły, ale może będzie wielka miłość. Myślisz, że jej się to podoba? Mam fajną randkę. Poznałam super faceta. No i kto wie, Daniel ma jeszcze dużo do zaoferowania. Może mi pokażesz dużo na drugiej randce. Pójdziemy gdzieś razem? No cóż, może dam ci drugą szansę. Dała czy nie? Jaka jest kontynuacja? Dawa jej IG. Musimy znaleźć. Nie? Skąd wiesz? To ty już znasz? Nie dała mu, ale czy drugą szansę mu dała? Za ciężko dziś. Dobra, nieważne. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę